I teraz powiem to, co lubię najbardziej. Wybiła godzina 19:30. Bardzo serdecznie witamy Was w serwisie siatkarskim i zaczynamy. Ola Rajewska, Sara Kalisz. I zaraz przedstawimy naszych dzisiejszych gości. Będzie ten, który miał się pojawić tydzień temu, ale nie dojechał. I tak trochę dosłownie i w przenośni. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pokazywałyśmy w ubiegłym tygodniu zdjęcie z podróży Sreczko na Ligę Mistrzów. Trudna to była podróż. Tak, śnieg pod górkę, 2 km/h. Można sobie wybrać wszystkie nieszczęścia świata, które mogły spotkać siatkarzy i te z Trentino w drodze na Ligę Mistrzów, ale dojechali. Z sukcesem dojechali, bo wygrali 2 mecze. A my dziś planujemy się dodzwonić i za chwileczkę będziemy to robiły, ale jeszcze słowo o tym, kto później, bo będzie z nami także Michał Mieszko-Gogol. Tak, będzie. I będą z nami plansze i przedstawimy Wam wyniki z ubiegłego tygodnia. Omówimy sobie mecze, będą też ciekawostki z kraju i ze świata. Będą. To się Sara dzisiaj rozgadała, zaniepokoiłaś mnie trochę tym. No dobrze, dzwonimy w takim razie do naszego pierwszego gościa. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dobrze Cię widzieć, wiesz coś, Sreczko, bo jak w ubiegłym tygodniu obserwowałyśmy te zdjęcia, które przysyłałeś ze swojej podróży, to krew w żyłach mroziło, tak? Emocji było sporo, co? Dziękuję bardzo, też Was dobrze widzieć. Tak, była bardzo długa podróż, mieliśmy problemy z tym śniegiem przez Alpy, jak jechaliśmy do Szwajcarii, ale na końcu nie udało się pogadać z Wami, ale udało się przyjechać tam i wygrać te bardzo ważne mecze dla nas. No i to najważniejsze, nasz program jest co tydzień, więc dziś możemy nadrobić. Papier, nożyce, kamień, która zadaje pierwsze pytanie? Ja tutaj Ci wydaję. Dobrze, to zaczynam ja. Sreczko, ja zacznę w ogóle od rozmowy, a właściwie takiego wywiadu Twojego z kibicami z 2015 roku. Kibicami z Kry, którzy pytali się wtedy Ciebie, co będziesz robił po zakończeniu siatkarskiej kariery. I myślałam, że wymyślisz coś takiego, tak mocno nas zaskoczysz, odejdziesz zupełnie od siatkówki, a wtedy powiedziałeś, że po zakończeniu kariery siatkarskiej tej w hali będziesz siatkarzem plażowym. Czy coś się zmieniło od tamtej pory? A, troszeczkę się zmieniło. Zmieniło się fizyczne stanie i moje takie prywatne uczucie. Wtedy nie czułem tak tyle, jak się to nazywa, problemów, mogę powiedzieć, zdrowotnych, jak teraz poczuję po tych wszystkich się, masz 28 spotkania lat. I mecze. Tak jest, tak jest. 3 lata więcej, to też można poczuć w życiu jednego siatkarza. Dla 3 lata ile możesz skoczyć razy, nie wiem, ale to wszystko, tego wszystko poczuć w kolanach albo nie wiem, w barkach. Ale zmieniło się troszeczkę, ale jak się będzie czuło w ogóle dobrze, to będzie troszeczkę grało też i siatkówkę plażową, jak się nazywa. A ja tak się chciałbym grać. W ogóle, Sreczko, skąd ten pomysł z siatkówką plażową? Bo tak jak sobie odpaliłam mapę, nawet nie musiałam odpalać mapy, ale wiem, że żadnej plaży takiej morskiej w Serbii to nie ma. Skąd się wzięła siatkówka plażowa? Może nie ma w Serbii, ale ma dużo w Czarnej Góry. Też mamy dużo tych zawodników, którzy grają, może nie na takim największym poziomie, ale mamy dobrych zawodników. Też w moim mieście wszyscy grają plażówkę i ja, kiedy mam wolnych czasu, bardzo mi się podoba, kiedy gram z nimi i podoba mi się ten sport. Mam nadzieję, że będzie w stanie zagrać jakiś ważny turniej. Jednym z pytań naszych widzów do Ciebie, przygotowanych wcześniej, czy planujesz wrócić do Polski? Bo przez lata byłeś siatkarzem PGS Kry Bełchatów, wszyscy doskonale to wiedzą. Niektórzy pamiętają, że byłeś jeszcze w Częstochowie, więc trochę tych nici łączących z Plusligą jest. Czy myślisz sobie, żeby kiedyś na przykład trafić z powrotem do Bełchatowa albo do jakiegoś innego polskiego klubu? Do innego polskiego klubu nie wiem, ale na pewno, żeby kiedyś wrócił do Skry. Chciałbym to. Nie wiem, czy będę w stanie grać na takim dobrym poziomie, albo mój klub chce, nie wiem, w przyszłości, ale na pewno, że mi się bardzo podobało granie w Polsce, podobało mi się wszystko
który jest tak środkówką całe życie i też środkówka w Polsce mi się bardzo podobała. I zawsze mówię, że Polska jest moim drugim domem. Ja jestem mega ciekawa, jak ty wspominasz ten pierwszy sezon. To był 2012-2013. W Częstochowie to było dość specyficzne miejsce, bo po tych wielu latach wielkich sukcesów przyszła pewnego rodzaju zapaść finansowa, która potem spowodowała, że ten klub się trochę oddalił. Wy sami wygraliście wtedy dwa mecze. Co ciekawe, ze Skrą 3-2 i z Resowią, która była mistrzem Polski potem, a uniknęliście ostatniego miejsca, bo wygraliście z Olsztynem na samym tym finiszu. Jak wspominasz ten czas sportowo i nie tylko? Tak jest, to był zespół bardzo młody, nie wiem, Marcin Janusz miał, nie wiem, 16 lat, 17, Boczek, Miloš Hebda, Kasper Piechocki. Bardzo była młoda drużyna i nie było łatwo grać w takiej silnej lidze, która wtedy była i teraz jest mocna, silna Polska Plus Liga, ale bardzo dobrze wspominam czasy spędzone tam. Bardzo często opowiadam o tym moim przyjacielami i bardzo mi się podobało. Nie byliśmy mieszami polskim, ale bardzo się dobrze grało. Podobało mi się, miałem takie bardzo dobre uczucie na każdym meczu. Pracowaliśmy bardzo dobrze z trenerami. Wtedy był Marek Kardosz i Damian Daczewicz. Podobała mi się cała ta atmosfera na naszej hali, kiedy graliśmy przed naszymi kibicami. Nie wygraliśmy dużo meczów, ale podobało mi się wszystko to. Pamiętam bardzo dobrze wszystkie momenty. To był bardzo ważny krok w mojej karierze, tak mogę powiedzieć, żeby grać z najlepszymi w bardzo silnej lidze i żeby się rozwijać tak w tym momencie. Mieliśmy też doświadczonych zawodników, którzy byli Dawid Murek, Andrzej Stelmach, też na początku trenował z nami Piotr Gruszka. To wszystko miało bardzo dużo znaczenia dla moje rozwijanie w siatkówce, dla mój rozwój w siatkówce. No właśnie, Częstochowa była znana z takich świętych wojen, a tutaj też o świętą siatkarską wojnę już za czasów Skry pytają się fani. Jak wspominasz te święte wojny bełchatowsko-rzeszowskie? To były pojedynki, które najbardziej elektryzowały całą siatkarską Polskę wtedy, kiedy byłeś w Bełchatowie, trochę wcześniej też, więc na pewno też towarzyszyły temu jakieś szczególne emocje. Tak jest, a zawsze były bardzo wielkie emocje. Przede wszystkim między kibicami, też między nami na boisku. Miałem najlepsze emocje z tych meczów. Mieliśmy przegranych meczów, też wygranych, ale zawsze byli piękne mecze. Żadny mecz nie był taki, żeby, nie wiem, ktoś kogo tak łatwo pokonał albo coś takiego. Sreczko, ty powiedziałeś, że lubiłeś Polskę, bo to jest kraj, który kocha siatkówkę, kraj siatkarski. Oprócz tego, co jeszcze ci się kojarzy z Polską? Jakie masz wspomnienia, takie najbardziej wyraziste? Mam dużo przyjacielów w Polsce. Bardzo często gadam z nimi. Teraz, jak ta sytuacja z koroną, bardzo dużo miałem czasu rozmawiać z nimi i gadać o tym wspomnieniami, które mieliśmy razem. Co jeszcze? Bardzo mi się podobają zupy w Polsce. Jak się chodzi o jedzenie, to mi się bardzo tam podobało. Też ludzie są bardzo podobni do naszych ludzi w Serbii, także nie było wielkie różnice między mentalnością, mogę tak powiedzieć, czy jest dobre słowo? Bardzo dobre. Między dwóch narodami. Też podobna muzyka. Język. Język też podobny, tak, język którego, podobny, przepraszam, nie mówię tak dobrze jak ostatnio, ale postaram się poprawić.
Mamy pytanie od kibica, kolejne. Pani Beata pyta, jak wygląda u was, Sreczko, w Trentino sytuacja związana z koronawirusem? Bo generalnie jest chyba tak, że pierwszy zespół padł, używając takiego brzydkiego słowa, Sir Safety Perugia od Vitella Heinena i Wilfredo Leona są na kwarantannie, wy gracie dalej. My jeszcze się trzymamy, nie mamy zakażonych do tego momentu, robimy testów, takich badań, testów do COVID-19 przed każdym meczem, to jutro mamy znowu test. Do tego momentu nikogo nie mamy zakażonego i mam nadzieję, że tak zostanie. A to kiedy byłeś ostatnio w jakimś kinie albo w teatrze, albo gdzieś na zewnątrz, bo jak rozmawiałyśmy z Wilfredo Leonem, to mówił, że raczej tak się nie izolują jakoś strasznie, ale nie chodzą w bardziej publiczne miejsca. Ty chodzisz, czy raczej zostajesz w tej swojej samej izolacji? Ja do kino nie jechałem, jak było wszystko normalnie. Tak, lubię więcej oglądać filmy w domu z swoją dziewczyną. Teraz nie mam tego strachu dla mnie. Myślę, że dla młodych to nie jest tak duży problem. Może być na pewno, ale myślę, że jest gorszy dla starszych osób, naszych dziadków, babci, nie wiem, tatę, mamę, może być groźne, ale dla mnie tak nie mam, nie boję się, miałem już koronę na ostatnie lato, także nie mam żadnych problemów jechać do miasta albo coś takiego, tylko w tym momencie dbam o moje dziewczynę, też o kolegami w moim zespole. Nie ma gdzie nie jechać teraz. Możesz troszeczkę pospacerować po centrum i nie masz. Restauracje się zamykają o chyba 10 tutaj w Trento. W drugich miastach się zamykają o 8 godziny. Troszeczkę się zmienia to codziennie regulaminy o życiu normalnym we Włoszech tutaj, ale jeszcze tutaj jest otwarte, restauracje są otwarte do 10 godziny i można spacerować, tylko trzeba trzymać dystancję. Właśnie wspomniałeś o tym, że trzeba dbać o rodzinę, ty dbasz o Stefanę, o swoich przyjaciół z drużyny. Też wspomniałeś we wcześniejszej wypowiedzi o tym, że utrzymujesz kontakt z zawodnikami z Polski. Jestem ciekawa, z kim masz taki najlepszy kontakt mimo upływu lat, kiedy już nie grasz w Skrze. Mam kilka zawodników. Niedługo rozmawiałem z Benziem, ale on teraz w Rosji, z Bartkiem Bednożem. Rozmawiałem z Karolem Klosem kilka dni temu. Kasper Piechocki, nasi zawodnicy, którzy grają w Polsce, Serbowie też rozmawiałem z Klemenem Czebuliem. Mam dużo zawodników, z którym pogadam, ale żeby teraz nie mówić o każdym, ale mam dużo kontaktów z nimi. A plus ligę podglądasz? Oglądam, tak. To kto będzie mistrzem Polski? Mam profil na IPL-ie, nie wiem, czy mogę to zreklamować. Może nie, tutaj. Jako się nie wytnie nawet. Nie, nie, to mam internet pakiet, oglądam przez internet. Nie wiem. Mam nadzieję, że Skra wygra. No zaraz będzie naszym gościem Mieszko Gogol, więc zapytamy się, jak tam. Kto wygra? Kto wygra? I jak tam na kwarantannie? On jest w kwarantannie w tym momencie chyba. Sreczko, ja bym się chciała ciebie zapytać o taką rzecz, bo wasza obecność w Lidze Mistrzów to jedna rzecz i wasze mecze, ale są jeszcze mecze w lidze, a tutaj w tej lidze wam idzie troszkę pod górę. Skąd to się wzięło, jak się wielka gwiazda Lucarelli wpisał w tę drużynę? Wpisał się dobrze, jest bardzo dobry chłopak, mamy bardzo dobrą komunikację z nim, chcemy mu pomóc, jest pierwszy sezon, że on gra daleko od swojego kraju, tak samo
przyjechał po bardzo długiej przerwie tutaj. Później miał kontuzję, potem śmiertelny, jak się nazywa to, umarł jego tata. Nie było łatwych momenty dla niego, ale on bardzo dużo pracuje, wie dużo o siatkówce i myślę, że niedługo wejdzie do swojej formy. Wczoraj nam pomógł wygrać z Latiną, bardzo dobrze zagrał w końcówce i to jest zawodnik jeden z najlepszych na świecie i jestem pewny, że on będzie nasz, jeden z naszych głównych ogniów, jak tak mogę powiedzieć. No i teraz musimy chyba przejść do pytania, które się przewija u nas na czacie. Sreczko za niedługo zostanie tatą. Tak? Jak tak tam jest. Wszystko idzie, jak przygotowania? Wszystko dobrze. Moja żona się czuje dobrze. Kilka dni temu wyszła w 7 miesiąc, także przygotujemy się powoli. To chyba będzie prezent dobrze. Na święta. Tak? Prezent na święta. Terminarz jest to jest luty, myślę. Styczeń, luty miesiąc. To jeszcze trochę. Także po święta. A powiedz, Sreczka, ty się przygotowujesz jakoś specjalnie do roli taty? No nie. Myślę, że jestem gotowy na tę rolę. A będziesz miał chłopaka czy dziewczynę? Chłopak. Czyli kolejny siatkarz. Tak. Z takimi rodzicami to nie ucieknie. Może grać, co chce. Tak, a zobaczymy. Może sam wybierać, co będzie grał. Mamy Stefan. Tylko mu przenieść te, jak się to nazywa, emocje do sportu, żeby kochać grać sport, później on sam może wybierać, co będzie grał. A Stefana planuje zaraz po porodzie wrócić do siatkówki i mierzyć w Tokio, czy te zapędy są hamowane troszeczkę? Tak, zobaczymy wszystko. Jest ciężko teraz decydować o tym. Wszystko zależy od dużo rzeczy. Jest ciężko po tym wrócić i grać, ale zobaczymy. Ona ma decydować sama. Ja jej tylko pomogę. A propos, pamiętam jak się spotkaliśmy na Mistrzostwach Europy w zeszłym roku. To był dla was wielki sukces, ale chyba taki słodko-gorzki. Dla polskiej reprezentacji na pewno też, no bo myśmy byli faworytami, celowaliśmy w złoto, zadowoliliśmy się brązowym medalem. Wy niestety bez kwalifikacji. Jakoś się dało to zrównoważyć. Jak tobie jako tak ważnemu zawodnikowi europejskiej siatkówki i generalnie reprezentacji Serbii mierzyło się z tym, że tej kwalifikacji nie ma? Bardzo ciężko. To już drugi turniej, gdzie nie kwalifikowaliśmy się do Igrzysk Olimpijskich. Bardzo smutno. To jest jeden z najlepszych turniejów na świecie, który każdy od nas marzy zagrać i powalczyć o olimpijskie złoto. Myślę, że to jest sam szczyt, tak się mówi? Tak się mówi. Sportowego życia i grania sportów. Także bardzo smutne, ale nie zmieniłby to złoto Mistrzostwa Europy dla kwalifikacji. Okej. I kropka. Usatysfakcjonowana. Tak, usatysfakcjonowana. Sreczko, bardzo ci dziękujemy. Cieszymy się, że udało nam się z tobą dziś połączyć. Dużo zdrowia. Dziękuję wam bardzo. I przepraszam za to ostatnie tygodnie, że nie mogliśmy pogadać, ale dziękuję wam. Nie ma problemu. Też mi zawsze miło pogadać z wami. Pozdrów Stefany. Tak jest. I dużo zdrowia bardzo. Dla was. Spokojnego tak wieczoru. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję, do widzenia. Coś jeszcze, ale co Sreczko chciał powiedzieć, tego się
Nie dowiemy, ale dowiemy się. Ważne, że wiemy, że chce wrócić do Skrybełchatów. Wiemy, że będzie miał syna. Wiemy, że będzie miał syna, więc trochę się dowiedziałyśmy. No, a mamy nadzieję, że przede wszystkim Państwo się dowiedzieliście. Pytań było sporo. Część się udało wybrać. Mamy nadzieję, że przygotowujecie też pytania do Michała Mieszko-Gogola, bo z nim też zaraz się połączymy, ale zanim telefon, to popatrzmy, co działo się. I nie powiem w ostatniej kolejce, tylko powiem w ostatnim tygodniu, bo kolejek tam mieliśmy trochę, tak. Kilka. Niektóre zespoły grały dwa razy, na przykład Werba Warszawa. No, oj, zaraz nad tym się poznęcasz jeszcze. No. Dzisiaj zdążymy, Sara. No dobrze, patrzymy w takim razie. Ślepsk Suwałki z Radomiem wygrał 3-2 w kolejce trzeciej. W szóstej. Czyli te mecze odrobione. Tak, w szóstej kolejce Werba Warszawa Orlen Paliwa przegrała z Strefem Gdańsk. A ja teraz wracam do Ślepska, które po zwycięstwie przegrało, ale przegrało z Zaksą. W 10. kolejce Werba Warszawa Orlen Paliwa, Ceratynea Czarni Radom. Patrz jak wyoscylowałyśmy. Tak. Zaskakująca porażka. 0-3. Warszawą. Dobrze. Następnie MKS Będzin. 3-1 z Kuprum Lubin. Kuprum Lubin, Zaksa Kędzierzyn-Koźle, to jest mecz chyba z początku zeszłego tygodnia. W 12. kolejce przegrały 1-3. I Zaksa wracała tym spotkaniem po przerwie. Do życia. Tak, do życia. Do życia po COVID-zie. No dobrze, i mamy mecz jeszcze Trefla Gdańsk z Jastrzębskim Węglem, który wygrał 3-1. Ciekawe spotkanie, mnie się bardzo podobało, szczególnie końcówka. Generalnie cały pierwszy set był super. Myślę, że było tyle emocji, tyle kontrowersji, że na pewno sobie o nich porozmawiamy. Dobrze, ale to, co ci się nie podoba, to wiem, że jest sytuacja, właściwie gra Warszawy, która w jednym tygodniu przegrała dwa mecze. Tak, nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Nawet robiłam zestawienie ostatnio wszystkich meczów Werby Warszawa. Jest to dla mnie dość przykre, ale to, że oni tracili punkt na początku sezonu z Kuprum Lubin, co jeszcze gdzieś tam próbowaliśmy zakrywać tym, że dopiero się zgrywają z nowym rozgrywającym, że dopiero wchodzą w ten rytm meczowy, że Kuprum może jest tak dobre i nam się wydawało, że będzie bardzo słabe i będzie bardzo duża różnica, no to powoli pokazuje się jednak, że wcale tak nie jest. Po prostu Werba te wszystkie rzeczy, które wskazywaliśmy jako ewentualne przyczyny porażki, one powodują te porażki, tak? Czyli ciągłe zmiany. Werba nam zaraz skoczy do gardeł tutaj. My bardzo pozdrawiamy, wiemy, że zazwyczaj śledzicie nas. I pozdrawiamy, bardzo dziękujemy, że jesteście aktywni. Tak, nie oceniamy tutaj was sympatycznie. Ale znaczy, wiesz co, ja specjalnie wyszłam od Werby i tak cię zahaczam o to, bo przeczytałam twój felieton i tak się zastanawiałam, mówisz, muszą do pełna, muszą to, bo jest źle. A nawet bardzo źle, i to po meczach, które tak naprawdę w tych wszystkich rozegranych porażek mają na koncie 3 raptem, no 2 w tym jednym tygodniu. No tak, ale jak zobaczysz, z kim oni grali, to oni nie grali z Jastrzębskim Węglem i z Zaksą, tylko grali z zespołami, które jednak są albo na 8., 9., 10. miejsce. Niżej notowane teoretycznie tak patrzysz na te zespoły, ale tak, z drugiej strony mówimy o tym, że... Też, tak? No jak masz w jednym zespole 6 mistrzów świata, jak liczę, 2 tu, 2 tu, 1. Nie, to dobra, 5. No dobrze, ale też mówiliśmy o tym, że takie zespoły, na które możemy liczyć jako na te topowe, no to faktycznie jest tylko Zaksa i Skra. Ja nie przypominam sobie, żebyśmy Warszawę też wymieniali jako taki mega stabilny zespół. Zważywszy na to, że piastują miejsca na podium w ostatnich latach, no to jak inaczej na nich patrzeć? Okay. Mają Andrea Anastasiego jako trenera. Tak jak mówiłam, wspominaliśmy na początku, że tym demonem Werwy może być to, że są trzej atakujący, że nigdy nie wiadomo, że nie z kim na tej pozycji wyjdą, tak naprawdę. Ale nawet bym nie wskazywała ataku jako tego głównego powodu słabszej dyspozycji, bo jak spojrzymy na jakieś tam pojedyncze mecze, to albo Janek Król sobie dobrze radził, tam po 19 punktów zdobywał, albo Kuba Ziabrowski tak samo był jednym z przodujących zawodników. Natomiast problem wydaje mi się jeden, że przy takim rozgrywającym, jakim jest Trinidad, niestety ten zespół musi albo zagrać na dobrym poziomie wszyscy, na każdej pozycji, albo musi być jedna osoba, która będzie rozgrywała niesamowicie cały mecz, tak jak Piotrek Nowakowski w spotkaniu z GKS-em Katowice, żeby przejąć na siebie w pewnym momencie ciężar zdobywania punktów.
Jasne, mogliśmy mówić, że pierwsze mecze, pierwsze dwa, gdzie tam potraciły te sety z Będzinem, i z Kuprum Lubin, to było takie wchodzenie w mecz, dogrywanie się z rozgrywającym, potem była przerwa spowodowana koronawirusem, też uznawaliśmy, że nie możemy przecież jej oceniać zbyt ostro. W tym sezonie wymówek może być dużo. Tak, ale te kolejne spotkania z Treflem i z nie ze Ślepskiem, tylko z Radomiem, tak są dla mnie takim dobitnym pokazaniem, że Radom bez Dawida Konarskiego, który był podstawowym zawodnikiem do tej pory, potrafi wygrać z nimi 3-0? To prawda, nie było Piotrka Nowakowskiego jeszcze, nie było Artura Szalpuka. Jeszcze tydzień temu w Artura Szalpuka niektórzy w przestrzeni publicznej rzucali kamieniami, że się Artur kończy i że nie pojedzie do Tokio. A jednak to jest jeden z takich podstawowych zawodników Werwy. I bez niego też ten zespół przegrał, więc gdyby była ta opcja Artura, możliwe, że całe spotkanie potoczyłoby się inaczej. No dobrze, czyli Werwa, jesteś na nie, Skra, a Skra nie wiadomo, bo nie, Skra na... Skra to nie pamiętam, kiedy ostatnio grała. No dobrze, zadzwońmy w takim razie do trenera Skry i dowiemy się, jak tam na kwarantannie, jak tam na przymusowej przerwie. Dobry wieczór, panie trenerze. Cześć Mieszko, pamiętasz, kiedy ostatnio grałeś? Dobry wieczór, witam wszystkich. No to już będzie chyba tak 2 tygodnie. Ponad 2 tygodnie. A jak w takim razie się odnajdujesz w realiach pracy zdalnej, o tak? No jest to coś nowego na pewno i myślę, że wszyscy się w tym odnajdujemy teraz po raz pierwszy. No dziwne to jest, aczkolwiek myślę, że ważne, żeby przy tym wszystkim zostać jednak mimo wszystko pozytywnym, szukać pozytywów, jakich tylko możemy w tej chwili szukać. Chłopaki spotykają się na jakiejś tam wirtualnej platformie o określonej godzinie. Pierwsze 5 minut to są pogaduchy, wymiana jakichś tam żartów. No a później jest normalny trening, taki fizyczny, taka fizyczna praca. No ale jest to trochę uciążliwe, nie da się ukryć i mentalnie jest to trochę ciężkie dla wszystkich, bo każdy chciałby się zobaczyć, każdy chciałby zrobić normalny trening z piłkami, a na razie nie mamy takiej możliwości. No i jeszcze nas to trochę będzie czekać, także myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni nie wiem, czy będziemy w stanie zagrać mecz, więc prawdopodobnie skończy się to tym, że po prostu będziemy mieli miesiąc bez grania. A jak to wygląda tak teraz stricte zdrowotnie, bo część zawodników jest chora, ale część nie. Oni wrócą do treningu w najbliższym czasie? Tak, mamy w tej chwili drużynę podzieloną prawie, że idealnie na pół. Tam jest różnica bodajże jednego zawodnika w tej chwili, więc mamy 8 zawodników pozytywnych, przetestowanych pozytywnie, chorych na COVID. 6 zawodników, którzy jeszcze nie przebyli choroby. No i niektórzy, jakby to powoduje tą dysproporcję pomiędzy tym, jak zawodnicy będą wychodzili z tego okresu kwarantanny i izolacji. Część wyjdzie już za chwilę, część wyjdzie za 2-3 dni, część wyjdzie za tydzień. Dlatego ta nasza grupa będzie naprawdę mocno rozbita. No i myślę, że ten pierwszy tydzień, kiedy już wszyscy wyjdą, będziemy starali się ich prędzej czy później wsadzić pod taki wspólny mianownik, żebyśmy mogli normalnie trenować już 6-6. No ale nadal będzie nad nami cały czas wisiało to widmo zakażenia. No i tym bardziej, że w sztabie też przechodzimy to praktycznie połowicznie. Połowa sztabu to mała połowa, nie? Więc obawiam się tego, że prędzej czy później mimo wszystko pół drużyny będzie znowu wsadzone w kwarantannę. Co to znaczy tak dokładnie wspólny mianownik? Bo ja, Mieszko, czytałam, że ty mówiłeś w ogóle o sport testerach, tak, że nim będą poddani zawodnicy, żeby też badać ich parametry po powrocie na boisko, bo jednak są robione badania i jakieś już tam informacje mamy dotyczące tego, jak ten organizm reaguje i jak trzeba go eksploatować, że tak powiem, w pierwszych tygodniach już zawodowego uprawiania sportu. Tak, myślę, że to w tej chwili już mamy pierwsze takie opracowania naukowe, które pokazują, jak sportowcy wracają, jakie są największe zagrożenia związane z COVID-em, z nową chorobą, z nowym wirusem, którego wcześniej nie było. Wszyscy oczywiście to porównują zawsze na szeroką skalę do grypy. Natomiast jest to trochę inaczej, bo ten układ oddechowy plus serce jest faktycznie dużo bardziej obciążone. Natomiast jeśli chodzi o te sportestery, zaczęliśmy tak naprawdę od takiego spokojnego maszerowania gdzieś po domach, po mieszkaniach. Niektórzy mają ogrody, więc mają trochę większe możliwości.
sam na sobie to tak naprawdę testowałem, bo zacząłem sobie spokojnie gdzieś tam chodzić 1500-2000 kroków. Tak samo zaczynają w tej chwili chłopaki gdzieś tam w izolacji. No i faktycznie to tętno troszeczkę jest wyższe. Dużo szybciej się wchodzi w ogóle na wyższe tętno. Natomiast zdarzają się też takie sytuacje, że to tętno po prostu gdzieś tam sobie skacze pod koniec, kiedy już mamy na przykład 15-20 minut tego treningu. No i faktycznie oddech się robi płytki, troszeczkę przytyka. No i też wyciągając trochę doświadczeń z innych drużyn, które przeszły COVID, tak naprawdę widać, że te pierwsze treningi no nie mogą być po prostu intensywne i na pewno będziemy musieli bardzo pilnować swojego zdrowia. Dlatego też myślę, że te sportostery posłużą nam trochę jako takie punkty odniesienia do tego, na ile sobie możemy pozwolić, to pierwsza rzecz, a druga rzecz, kto jest w jakim miejscu, bo jeden zawodnik być może zniósł to gorzej, a drugi lepiej i drugi może zrobić troszeczkę więcej. Teraz zadam najbardziej elektryzujące pytanie, jeśli chodzi o Bełchatów i generalnie. Chciałam podprowadzić konkretnie, wiesz, czy jest dobry czas na przebycie koronawirusa i czy to jest przypadkiem dobry czas dla Skry? Dobra, kiedy, czy wracacie z Taylorem już po chorobie? Jesteśmy wszyscy optymistami. No, rokowania są pozytywne, aczkolwiek nie chciałbym na razie wyprzedzać jakichś faktów, bo musimy jeszcze chwilę poczekać. Aczkolwiek ostatnie postępy, które zrobił Taylor, są naprawdę obiecujące. Bark wygląda dużo lepiej. Tam nie tylko chodzi o bark, ale chodzi o bark, o przyczep bicepsa, więc tak naprawdę o dwie rzeczy. Bark w tej chwili wygląda naprawdę bardzo dobrze. Cały czas Taylor pracuje nad tym, żeby troszeczkę obudować ten przyczep bicepsa, żeby nie zrobił się stan zapalny, bo sytuacja, z którą mierzyliśmy się tak naprawdę w okresie przygotowawczym, to była sytuacja, gdzie faktycznie zebrało się trochę płynu, zrobił się stan zapalny, no i Taylor musiał sobie po prostu odpocząć, zrobić przerwę. Natomiast po tej przerwie zdecydowaliśmy, że nie ma sensu, aby wracał w tej chwili do grania, tylko musi się w pełni zrehabilitować, obudować ten bark. No i myślę, że jest szansa, że może nie w najbliższym czasie, ale już niebawem. Myślę, że jeszcze w 2020 roku jest szansa, że zobaczymy Taylora razem na boisku. I to aczkolwiek, jest konkretna odpowiedź. Tak jak mówię, no jeszcze trzeba na to chwilę pewnie poczekać. No cóż, no niektórzy nazywają Bełchatów sanatorium, jako że nie dość, że ostatni, jako jedni z ostatnich trafiliście na COVID, to jeszcze jest Taylor, który nie jest zawodnikiem, ale tak troszkę go brakuje na parkiecie. Ludzie tak naprawdę nie wiedzą, ile my mamy problemów zdrowotnych w tym roku. Całą energię jakby kontuzji i zdrowia zebrał na sobie Taylor, ale my mamy dużo więcej problemów zdrowotnych, zwłaszcza na pozycji, na której gra Taylor, bo sporo problemów zdrowotnych od początku sezonu ma Milan, sporo problemów ma Milan Katic i też Mikołaj Sawicki nam wypadł tak naprawdę na tydzień z plecami. Natomiast ja to naprawdę mam ogromny szacunek tutaj do tego, co robi Milan Katic. Bo musicie wiedzieć, że są takie tygodnie, gdzie Milan Katic nie atakuje, nie zagrywa, po czym wychodzi na mecz i zgarnia statuetkę MVP. Milan Katic jest również zawodnikiem, który cierpi troszeczkę z powodu barku. No, trenuje w taki bardzo, powiedziałbym, wyszukany sposób. No i są takie treningi, gdzie to znaczy, że no, tak jak powiedziałem, nie atakuje, nie zagrywa. Coś dodatkowego robi. No tak, on oczywiście robi bardzo dużo ćwiczeń prewencyjnych związanych z siłownią, z przygotowaniem fizycznym. Bardzo mocno dba o ten bark. Natomiast no, jeżeli na przykład mamy mecz w sobotę, no to pierwsze 2-3 dni dochodzi do siebie po tym meczu, no i gdzieś tam w piątek zaczyna atakować, zagrywać i w sobotę wychodzi i gra. Więc nasze problemy z zdrowotem to nie jest tylko Taylor Sander. Aczkolwiek no, myślę, że nie ma co ukrywać i ten czas na pewno będzie działał na naszą korzyść. Natomiast też pytanie jest, jaka będzie intensywność grania po tym powrocie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że na pewno będziemy mocno obciążeni liczbą spotkań i będziemy musieli gdzieś tam się w tym całym kalendarzu odnaleźć. Myślę, że zanim jeszcze przejdziemy do omawiania meczów, skonsultujemy się z widzami i odnośnie do ich pytań teraz. Konsultujemy się teraz. Mieszko, bo było pytanie od pani Beaty, czy przed przejęciem Skry miałeś propozycję objęcia stanowiska trenera innych klubów? Takie pytanie padło, to jeszcze właśnie zanim przejdziemy do ligi, jakbyś mógł odpowiedzieć na nie, proszę. Naturalnie było kilka różnych możliwości tak naprawdę w tym momencie, w jakim byłem.
Więc tak, były różne inne opcje, ale zdecydowałem się akurat na tym. Nie chciałbym teraz podawać żadnych konkretnych przykładów, bo tak naprawdę na przestrzeni tamtego sezonu, to był rok 2018, było kilka różnych możliwości, i polskie, i zagraniczne. Natomiast dla mnie, że tak powiem, cały czas ważny jest jeszcze rozwój, bo mimo wszystko rozwój i zbieranie doświadczenia, bo mimo wszystko nadal jestem młodym trenerem, nadal jestem trenerem, który musi się uczyć, musi uczyć się szybko i tyle. Dobrze, pozwolę sobie jeszcze zacytować jedno pytanie od pana Jana Hochwandera. Masz w zespole Kaspra Piechockiego, nie jest tajemnicą, że jest on promowany przez prezesa klubu. Na ile jesteś zadowolony z niego? To jest bardzo dobre pytanie i powiem wprost, że tak jak Kacper prezentuje się w tym sezonie, jestem bardzo zadowolony. Możecie sprawdzić liczby, możecie sprawdzić mecze. Taką dobrą sprawę z 5 rozegranych meczów. Jeden mecz miał troszeczkę może słabszy, miał wtedy troszeczkę kiepski tydzień, jeśli chodzi w ogóle o to, jak się czuł fizycznie też. To był mecz Zawiercie, natomiast pozostałe mecze gra bardzo dobrze. Możecie to sprawdzić, ja wiem, gdzie chcecie. Czy mówicie o statystykach, czy mówicie o jakichkolwiek innych, że tak powiem, parametrach porównawczych pomiędzy innymi zawodnikami. I ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak gra w tym sezonie. To jest odpowiedź godna super trenera. Jeszcze miałeś wątpliwości co do tego, ale że tutaj jest super trener. Przede wszystkim sprawdźcie fakty, tak? Bo znaczy, ja bardzo wiem, jaka dużo, to jest kontrowersja, tak? Bo były nawet artykuły. Bardzo dużo rzeczy mówi się wokół Kacpra, to znaczy, że jest synem prezesa. Jego koszulka waży bardzo dużo i być może waży nawet najwięcej w lidze. To nie jest takie łatwe być synem prezesa i grać w klubie, bo gra się praktycznie za każdym razem pod presją i za każdym razem jest się ocenianym bardzo surowo przez praktycznie cały siatkarski polski świat. Natomiast ta odpowiedź, którą Kacper daje w tym roku, myślę, że jest bardzo solidna i bardzo mocna. Tak jak powiedziałem, to nie jest tylko moje teraz tutaj gadanie na wizji i jakiekolwiek bronienie Kacpra. Nie, Kacper się broni swoją postawą i swoją grą. I tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, niech sprawdzi liczby, niech popatrzy też, jak wyglądały te spotkania, bo Kacper naprawdę w tym sezonie gra bardzo dobrze. Dobrze, tu stawiamy kropkę i teraz patrzymy w stronę ligi, bo tak. Skra na ławce, ale ci, co mogą, grają. Jeszcze tak przed, oglądasz mecze teraz z perspektywy kibica, sprzed telewizora. Tych emocji jest pewnie trochę, ale inaczej się je odczuwa. Jak ci się ogląda z twoimi dzieciakami, które wymagają uwagi? Niejednokrotnie czasami jak rozmawiamy z Mieszkiem, to zawsze są pierwsze do rozmawiania, więc pewnie jest wyzwanie. Tak, to życie w kwarantannie jest wyzwaniem ogólnie, myślę, że dla rodziny z małymi dziećmi, więc dla nas to już jest taka druga kwarantanna po tej wiosennej. Mamy troszeczkę doświadczeń. Młodszy syn jest trochę starszy, bo zaczął chodzić. W poprzedniej kwarantannie jeszcze nie chodził, więc no na pewno jest trochę trudniej teraz. No ale to też trochę cementuje rodzinę, więc myślę, że to taki dobry czas dla nas. Zawsze narzekamy, że mamy mało czasu. Natomiast mimo całej tej kwarantanny, no to i tak jestem. Są takie dni, że jestem przyklejony do komputera, zamykam się w pokoju, tak jak teraz. I poświęcam się pracy. Im bliżej tego wyjścia tak naprawdę z kwarantanny, tym tego jest więcej. Mamy też oczywiście treningi na Zoomie, dużo ze sobą rozmawiamy. To też jest bardzo ważne, żeby tą więź utrzymywać, te kontakty utrzymywać. Myślę, że rozmowy są naprawdę tutaj bardzo ważne, bo to jest też trudny mentalnie taki okres dla grupy, dla zawodników, którzy nie widzą się teraz na co dzień, a za chwilę będą musieli znowu ze sobą funkcjonować. A jeśli chodzi o ligę, naturalnie przeplatam cały czas plus ligę z angielską piłką nożną. Szeliki produkujesz nadal? No właśnie, to pytanie jest na mojej liście, bo mnie zafascynowało, jak ostatnio to przeczytałam. Mówię, nie, takie ciekawostki. To co, poczekaj, to jeszcze zanim o ligę, to mogę o te szaliki? No bo właśnie, panie trenerze, ja tutaj czytam ostatnio wywiad Przeglądu Sportowego i się okazuje, że projektujesz szaliki, a ja kolekcjonuję szaliki, więc to bardzo mnie zainteresowało. Ile takich szalików wyprojektowanych przez ciebie jest? Bardzo, myślę, że około 200. Ale to jest bardzo stara historia i to jest historia tak naprawdę jeszcze z czasów liceum. Nie wiem, jestem pod dużym wrażeniem pracy dziennikarskiej i tak naprawdę dziennikarzy Przeglądu Sportowego, bo Edyta Kowalczyk i Kuba Radomski naprawdę dotarli do jakichś zupełnie archiwalnych materiałów
i byłem w lekkim szoku, że ktoś do tego w ogóle dotarł, odkopał takie historie. Tak, to prawda, jak byłem w liceum, zupełnie przez przypadek, to jest zupełny naprawdę po prostu przypadek i zbieżność losu, że zacząłem projektować szaliki sportowe. Pracowałem jako grafik komputerowy i coś tam kiedyś zajmowałem się trochę tą grafiką. Natomiast no to było tak naprawdę wszystko robione, wiadomo, że pod naszych zachodnich sąsiadów i śmiałem się z tego, że cała Bundesliga, pierwsza i druga, to wszystko było produkowane u nas. Plus oczywiście Formuła 1 czy Formel 1, jak to woli, wszelkiego rodzaju motta po niemiecku, Michael Schumacher i tak dalej, no to wszystko gdzieś tam przez nas przechodziło. No i myślę, że to była fajna frajda, fajna przygoda, a przy okazji coś związanego ze sportem, czyli coś, co zawsze gdzieś tam było obecne w moim życiu. Ale to jest naprawdę historia sprzed bardzo dawna, prawie że 20 lat. Edyta i Kuba odkurzyli, a ty odkurzyłeś jakieś szaliki, które masz zaprojektowane przez siebie w szafie? Wszystko. Pamiętam, że z pieniędzy, które zarobiłem na projektowaniu tych szalików, kupiłem sobie komputer idąc na studia, czyli idąc na pierwszy rok studiów, stać mnie było na kupno komputera. To było oczywiście takie jeszcze takie pudło, tak? Laptopy dopiero gdzieś tam pojawiały się jako takie naprawdę towary deficytowe, więc to był taki komputer stacjonarny, takie wielkie pudło. I wydaje mi się, że wszystkie projekty, które zrobiłem, zostały właśnie na tym pudle, na jakimś dysku twardym. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie to się teraz znajduje i nie jestem w stanie tego otworzyć. Może gdzieś kiedyś znajdzie się ten dysk, to będziemy mogli to wspominać. A gdyby Skracie poprosiła teraz o zaprojektowanie im nowego szalika, to zgodziłbyś się? Nie ma problemu. Pytanie, ja teraz też zasadnicze, zasadnicze pytanie było zawsze takie, jaka jest przestrzeń, jakie są wymiary i ilu mogę użyć kolorów, bo to było największe ograniczenie, były 3 kolory, 4 albo 5. To ja też zdradzę ciekawostkę. Mam jeden szalik związany z Plusligą. Mieszko, zgadnij z jakim klubem? No, to kieruję to pytanie do ciebie, więc odpowiedź jest oczywista. Tak? Był Chatowa? No, tak, no proszę. Szalik był Chatowa. Nie jestem z Warszawy, więc ja dlatego tej Warszawy tak broniłam dzisiaj. Dobrze, przechodzimy do ligi, bo nigdy nie wyjdziemy z tematów tak, pobocznych. Tak, tak. Ale to był bardzo ciekawy temat. Oczywiście, że bardzo ciekawy. Mam przed sobą statystyki z meczu Ślepsk, Suwałki, Grupa Azoty Zaksa, Kędzierzyn-Koźle. Obserwowałam ten mecz bardzo dokładnie i w szczególności obserwowałam set numer 3 i pewną prawidłowość, którą pewnie też zauważyłeś. Zaksa przegrywała 10 do 14, 4 punktami. A wygrała nie dość, że seta, to jeszcze doprowadziła do stanu 22-16. Co to jest za magia, która jest w tej Zaksie, że z momentów totalnie kryzysowych potrafi wyjść w ten sposób? Przede wszystkim Zaksa gra bardzo równo, ale ma broń w postaci bardzo dobrego kontrataku, bardzo dobrej gry w bloku, bardzo dobrej gry w obronie. Z tą grą w obronie i w ataku, w bloku jest troszeczkę tak, że jeżeli masz dobry blok, jeżeli masz dobrą obronę, a do tego dołożysz jeszcze dość solidny fundament, jeśli chodzi o kontratak, czyli zagrywkę, to jesteś w stanie tak naprawdę grać z każdym i jesteś w stanie wygrywać z drużynami o wyższym potencjale od siebie, a bardzo trudno będzie ci przegrać z drużynami o niższym potencjale. To jest pierwszy jakby wniosek. Natomiast drugi wniosek jest taki, że jesteś w stanie w dowolnym momencie seta tak naprawdę odrabiać stratę lub kreować przewagę właśnie tym kontratakiem. Dodatkowo myślę, że Zaksa zagrała bardzo solidny mecz, jeśli chodzi o też tę pierwszą akcję. Bardzo dobrze grał Kaczmarek i myślę, że Łukasz Kaczmarek tutaj był takim niekwestionowanym liderem, bo to przy tym stanie właśnie, o którym mówicie, 14 do 10, to on też zagrał 2 asy chyba, o ile się nie mylę, na zagrywce. Plus no gdzieś tam utrudniał tą zagrywką życie rywalom. Ja powiem tak, że oglądałem ten mecz, podobał mi się ten mecz, bo myślę, że to była dobra siatkówka i troszeczkę wynik jest krzywdzący dla Ślepska, to znaczy Ślepsk przegrał to spotkanie 0-3, ale tak na dobrą sprawę dotrzymywał kroku Zaksie na przestrzeni większości spotkania, natomiast Zaksa fenomenalnie broniła i tam były takie sytuacje, gdzie Bołądź atakował na przykład nad blokiem, a w szóstej strefie bronił Semeniuk.
W drugim secie Bołądź atakował na pojedynczym bloku z prawego skrzydła taką no, bombę po ciasnym skosie, a tam Toniutti stoi i broni, tak? Więc ostatecznie Bartłomiej Bołądź kończy mecz na, nie pamiętam, 30 kilku procentach i każdy mówi, że no tak, Bołądź nie zagrał dobrego meczu. Ale z drugiej strony Zaksa broniła naprawdę, naprawdę bardzo dobrze, więc to nie jest tak, że Ślep zagrał słabe spotkanie. Po prostu Ślep zderzył się naprawdę z taką siłą Zaksy, no, siłą defensywną i ciężko było po prostu Suwałkom sforsować tą linię defensywy Zaksy. Także ja uważam, że to było dobre spotkanie z dwóch stron i fajnie, że Ślep grał bardzo odważnie i dotrzymywał kroku. Natomiast no, czegoś im jednak zabrakło i myślę, że przy takiej dyspozycji w tej chwili Zaksy, no to gra się naprawdę bardzo ciężko z nimi. Na ile Kuba Kochanowski zmienił się w stosunku do tego, co grał w zeszłym sezonie? No, to jest, bo ja myślę, że możemy mówić o takim długotrwałym procesie, bo oczywiście teraz jest drużynie, która wygrywa, drużynie, która jest na świeczniku i bardzo dużo się o tym mówi, że gra dobrze, drużyna też gra dobrze, tak? Myślę, że w tamtym sezonie miał bardzo dobry, mimo tego, że na pewno dużo ludzi będzie spisywało gdzieś tam to na poczet tego, że gdzieś tam zagrał słabiej, czy nierówno, czy po bardzo dobrym sezonie w Olsztynie wszyscy oczekiwali od niego dużo lepszej gry. No ale bodajże w trzech meczach miał w tamtym roku 100% w ataku, praktycznie był nie do zatrzymania. Miał bardzo dobre spotkania w bloku i znacząco poprawił zagrywkę. Natomiast wiadomo, że to jest zawsze proces i to trwa. To nie jest tak, że coś zmienia się w tydzień czy dwa, tylko to trzeba, nie wiem, dwóch, trzech, czterech miesięcy, czasami rundy na to, żeby coś zmienić. Bardzo dużo pracowaliśmy w tamtym roku nad podrzutem zagrywki. Możecie zresztą nawet zapytać o to Kubę, bo no, wniosek nasz był taki, że za mało, nie rzuca piłki dostatecznie daleko w boisko, tak? Czyli ten podrzut jest bardzo pionowy, a nie rzuca sobie piłki głęboko w boisko, żeby zagrywać mocniej, żeby skrócić dystans pomiędzy piłką do przyjmującego. Dużo nad tym pracowaliśmy i miał mecz naprawdę, że bardzo dobrze zagrywał. Ja pamiętam taki mecz w Lubinie w tamtym roku, on był chyba w styczniu, nie wiem, może w lutym, ale na pewno to był początek roku, gdzie no, Kochan poszedł tą zagrywkę praktycznie i tam się bawił, tak? Zagrywał do piątki, do jedynki, zagrywał skróta, trafiał w jedną linię, w drugą linię, więc myślę, że w tej chwili gra bardzo regularnie. Dla mnie gra na bardzo wysokim poziomie. No, jeżeli miałbym to porównywać do zeszłego sezonu, to być może jest troszeczkę, jest jeszcze bardziej regularny niż był. Natomiast tej regularności zagrywki zabrakło między innymi Bartoszowi Kwolkowi. 6 błędów w meczu Werby Warszawa Orlen Paliwa tego zawodnika. Jeśli chodzi o zagrywkę, już trochę z Olą rozmawiałyśmy na temat tego, jak to spotkanie wyglądało. Ciekawa, czy trener znajdzie jakiś jasny punkt jednak w drużynie Werby Warszawa. Ja tylko pozwolę sobie zacytować trochę statystyki. Igor Grobelny 2 punkty, 11% w ataku, Bartosz Kwolek 40% w ataku, 11 punktów. Na przykład jeszcze mamy Janka Króla, tutaj 37% w ataku, 9 punktów. Tak, i to tylko powiedzmy, bo to mówisz o tym ostatnim meczu z Radomiem. Tak. W tym tygodniu jeszcze był mecz. Przestańcie czytać statystyki, bo tak na dobrą sprawę. Nie, to nie ma sensu w przypadku w tej chwili Werwy. Werwa tak naprawdę jest ofiarą COVID-u i to widać bardzo wyraźnie. Jak zobaczycie na reakcję w przyjęciu chłopaków, no to widać, że to nie są takie reakcje. W sensie chodzi mi o refleks, o szybkość reakcji. To nie są tak szybkie reakcje, które prezentowali chociażby w okresie przygotowawczym. My graliśmy z nimi 2 mecze w okresie przygotowawczym i wyglądali bardzo dobrze, świeżo, dynamicznie. Ale wręcz Mieszko, na. No... Dobra, ja to rozumiem, tylko że mamy jeszcze 2 mecze z początku sezonu. Mamy mecz z Będziną i mamy mecz z Kuprum, gdzie COVID-u jeszcze nie było. Z Kuprum ledwo wygrali. Czy to nie jest jakiś znak, po prostu co się z nimi teraz dzieje? Przecież w meczu po COVID-zie ja myślę, że GKS-em. Wszystko jest kwestią czasu i kwestią zgrania. Mają nowego rozgrywającego. Widać, że nie rozumieją się jeszcze na takim poziomie, na jakim by chcieli, ale to nie jest słaby rozgrywający. To jest rozgrywający, który grał w swojej przeszłości w Rozelare, grał bardzo dobrze. Później grał w Tour, grał bardzo dobrze. Na Mistrzostwach Europy tak naprawdę Hiszpanie grali również bardzo solidną środkówkę. Pamiętam, że analizowaliśmy również tego rozgrywającego podczas Mistrzostw Europy, bo spotkaliśmy się z Hiszpanią w Apeldoornie i właśnie tam Trinidad grał, więc
ja uważam go za bardzo solidnego rozgrywającego, ale w tej chwili w tej drużynie jeszcze się musi podocierać z tymi zawodnikami. Zwłaszcza widać to po niektórych decyzjach, jeśli chodzi o kontratak, po jakichś tam powiedzmy drobnych niedokładnościach. Natomiast tak jak mówimy o zagrywce Bartka Kwolka, czy o jakichś innych elementach ofensywnych, gdzie właśnie przytaczamy te statystyki ataku czy zagrywki, no, to jest niestety zagrywka w bardzo dużej mierze, to jest niestety, ale odpowiednie, już tak powiem, przygotowanie fizyczne i musisz się czuć dobrze fizycznie, żeby zagrywać dobrze, mocno, regularnie i tak dalej. Jeżeli to jest nie tak, to na pewno najszybciej to będzie widać właśnie po zagrywce. W drugiej kolejności po ataku, czyli po tych elementach właśnie ofensywnych. Bo jak popatrzymy na blok, no to jednak Werwa swoje w bloku zrobiła, tak? Miała bodajże, nie wiem, 8 chyba bloków punktowych. W każdym meczu Werwa gra bardzo... 7. No właśnie, Werwa w każdym meczu gra tak naprawdę solidnie blokiem i również w tym spotkaniu Werwa swoje bloki zrobiła, natomiast no ewidentnie zabrakło ognia i widać, że jednak ten powrót po COVID-zie jest dla nich bardzo trudny. No ja myślę, że czas będzie działał na ich korzyść. No i to jest kolejna sytuacja, to jest jednak no brak tutaj Artura i Piotrka, tak, tej drużynie, bo ja patrzyłem też, oglądałem ten mecz, tak troszeczkę bardziej skupiłem się na detalach, no to Werwa w tym spotkaniu skończyła dwie wysokie piłki. No a kto jak kto, ale Artur Szałtek jest naprawdę ekspertem od kończenia wysokich piłek i mogę to powiedzieć naprawdę z czystym sumieniem, bo wiem, ile highballi kończył w tamtym sezonie w Krze i to są, że tak powiem, to jest dla niego woda na młyn, tak, wysokie piłki. No i ewidentnie tego ognia zabrakło i pamiętam też różnicę, którą mieliśmy w tamtym sezonie, kiedy wypadł nam Artur Szałtek, bo musiał pójść na zabieg kolana, jak ciężko nam było znaleźć na boisku odpowiedni rozkład ataku i odpowiedni rytm atakowania, żeby sobie radzić właśnie bez Artura. No i myślę, że jak oni wrócą, jak wróci Piotrek i wróci Artur, to ten duch drużyny będzie też trochę inny. Fajnie, że to... Fajnie, że to mówisz, bo jeszcze w zeszłym tygodniu przy okazji meczu Werby pojawiło się mnóstwo komentarzy wgniatających Artura w ziemię. Ludzi mówiących, że on już sobie zamyka drogę do Tokio, że Andrea Anastazji go nawet na boisko nie wpuszcza, że to już jest koniec, do widzenia. I fajnie, że wreszcie mamy głos ekspercki, który to mówi, że to wcale nie jest prawda, bo też tak uważam. Nie, musicie pamiętać o tym, że każdy postrzega i każdy ocenia Artura przez pryzmat Mistrzostw Świata w 2018 roku, czyli imprezy, którą każdy oglądał i imprezy, którą każdy ma w pamięci, i imprezy, do której każdy teraz porównuje każdego zawodnika. Tak? Bartosz Kurek zawsze będzie teraz oceniany przez pryzmat Mistrzostw Świata w 2018 roku. Również i Artur Szarpuk, który jest jeszcze stosunkowo młodym zawodnikiem, wchodzi do reprezentacji, wszedł do reprezentacji i pewnie będzie w niej przez gdzieś tam najbliższe lata. Nie ma jeszcze w swoim bagażu doświadczeń tylu turniejów reprezentacyjnych, że moglibyśmy mówić, że ten turniej zagrał dobrze, a tamten niedobrze i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że turniej Mistrzostw Świata miał naprawdę bardzo dobry i każdy teraz oczekuje od niego właśnie tego poziomu i równania do tego poziomu. Ja pamiętam sytuację w tamtym sezonie, gdzie Artur grał bardzo dobre spotkania. Nie wiem, nie dostawał może statuetki MVP, ale wtedy, że tak powiem, nikt się na tym nie skupiał i to raczej przechodziło gdzieś tam bez echa, po czym zdarzał mu się jakiś tam słabszy mecz, że na przykład trafili go gdzieś tam zagrywką w przyjęciu, bo wiadomo, że to przyjęcie to jest element, na którym najbardziej musi pracować. Trafili go na przykład gdzieś tam jakąś zagrywką kilkukrotnie, no i oczywiście wylewało się na niego kubeł pomyli, że prawda, to nie jest ten Artur na Mistrzostwie Świata, więc nie, ja myślę, że on spokojnie jeszcze udowodni swoją wartość i myślę, że przede wszystkim trzeba dać mu spokój i ten spokój mu bardzo pomoże, a tak jak mówię, w tamtym sezonie, już nie pamiętam dokładnie liczb, ale na highballu, na wysokiej piłce to był jeden z najlepszych atakujących w lidze i pamiętam, w ilu sytuacjach właśnie pomógł nam rozwiązywać te wszystkie trudne sytuacje. Teraz sobie pozwolę na poruszenie jeszcze jednego kontrowersyjnego wątku, przeskakując do kolejnego spotkania w Plusligi, które się odbyło, czyli starcie pomiędzy Treflem Gdański i Jastrzębskim Węglem. Pierwszy set, mniej więcej połowa, to była chyba akcja na 13-14.
Mateusz Mika skaczący do bloku, czy nie skaczący do bloku, bokiem do siatki, trochę jedna ręka wyciągnięta, cztery odbicia, Mariusz Wlazły, troszeczkę zagotowany, ale bardzo kulturalny. Panie sędzio, czy może pan mi wyjaśnić, dlaczego zostały policzone cztery odbicia? Co sądzisz o tej akcji? Czy to był blok, czy to nie był blok? No, ja myślę, że nie chcę się tego podejmować teraz tutaj. Myślę, że zostawię to. Po prostu musicie zaprosić jednego z sędziów tutaj teraz do programu i może zrobić taki kącik z kontrowersjami, jak jest w piłce nożnej i 3-4 sytuacje z każdej kolejki przytaczać. Na pewno Wojciech Maroszek czy którykolwiek inny z naszych sędziów na pewno by się tego podjął. Nie wiem, to są takie sytuacje... W ogóle sekwencje, nie? Kontrowersyjnych sytuacji. To są takie sytuacje bardzo na styku, tak? Więc nie wiem, ciężko mi to ocenić tak naprawdę. Musielibyśmy oczywiście analizować stop klatkę, czy dłonie były poniżej górnej taśmy, czy stopy były na parkiecie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli sędziowie dysponują w tej chwili takimi technologiami jak challenge, to spokojnie mogą to sobie zanalizować na meczu w dowolny możliwy sposób. To, co mnie w tym sezonie, jeżeli już jesteśmy przy sędziowaniu, to co mnie w tym sezonie mocno zastanawia, no to rzeczywiście brak sędziów liniowych, on wcale nie powoduje tego, że jest więcej challenge, czy więcej przerw, że nie wiem, może minimalnie. Natomiast bardziej bym powiedział, że no sędziowie główni w tej chwili mniej, to znaczy sędziowie główni muszą poświęcać więcej uwagi na przejścia linii przy zagrywce, bo mam wrażenie, że tych przejść linii jest trochę więcej, a są one gdzieś tam bagatelizowane, niezauważane, a z kolei z perspektywy drugiej drużyny bardzo ciężko to ocenić. No i teraz pytanie, czy challenge'ować takie rzeczy, czy nie. Ale nawet w naszych spotkaniach było kilka takich sytuacji, gdzie zawodnicy po prostu deptali po linii. No a nie ma teraz sędziów liniowych, którzy gdzieś tam tą flagę podnieśli w tych sytuacjach. Podobała ci się końcówka tego pierwszego seta? Bo w ogóle inaczej chciałam zapytać, bo Mieszko mówił o ogniu. Tutaj w kontekście zespołu z Warszawy, ja się zapytam w kontekście zespołu Jastrzębskiego Węgla. To zespół, któremu tego ognia nie brakuje w tym sezonie? Tak, oni od początku mają drużynę, która jest bardzo silna, bardzo atletyczna. Mają silnych atakujących, tak? Wiadomo, że w tej chwili jeszcze nie gra Tomek Pornal, ale to jest kolejny zawodnik, który potrafi bardzo mocno atakować ze wszystkich piłek. Więc no, na pewno Jastrzębie to jest drużyna, która będzie prezentowała taki ofensywny styl grania, bardzo agresywny. Zresztą ja myślę, że to była trochę taka kolejka, te drużyny, które były agresywne poprzez swoją grę, poprzez swoje zachowanie nawet, bo widziałem nawet w meczu Werwy z Radomiem, że tam cały kwadrat czarnych żył, biegał na boisko, oni biegali, skakali, nakręcali się, więc stworzyli sobie naprawdę bardzo dobrą atmosferę do grania, a to jest bardzo ważne w tych okolicznościach, jakich teraz przyszło nam grać, że gramy na pustych halach, cichych halach. Naprawdę, to jest bardzo dziwne i sami zawodnicy o tym mówią, że no, potrzeba trochę czasu, żeby się w tym odnaleźć. No to tak, jak najbardziej. Myślę, że Jastrzębie to jest drużyna, która gra twardo, nie wstrzymuje ręki i od zagrywki przez atak to jest na pewno jedna z najbardziej ofensywnych drużyn w lidze. Dlaczego chciałam nawiązać wcześniej do tej końcówki seta pierwszego? Głównie dlatego, co się wydarzyło i w roli głównej tutaj był Bartłomiej Lipiński. Trzy asy, które dały zwycięstwo w pierwszym secie Treflowi Gdańsk i też Mariusz Wlazły. To ciekawa w ogóle sprawa. W tym meczu 29% w ataku, w poprzednim 55% i taki pewny punkt razem właśnie z Bartkiem Lipińskim w meczu z Werwą. To pokazuje, że na przykład w przypadku Mariusza, ten model, który próbowałeś wprowadzić w zeszłym roku w Skrzeże, raz pojawiał się Mariusz na boisku, w kolejnym spotkaniu była zmiana, było trochę tej rotacji, to faktycznie jest teraz po raz kolejny udowodnienie, że potrzeba zmian czasami dla Mariusza, że troszeczkę mniej, nie w tak krótkim dystansie czasowym tych meczów jest w stanie na siebie wziąć? Pytanie do Mariusza, ile jest w stanie zagrać. Za tydzień go zapytamy, ale... jeżeli się nie wycofa po moim pytaniu teraz. Ale nie, wszystko jest kwestią tego, jak zbudowana jest drużyna, jakie są zawodnicy w drużynie, jakie są możliwości tak naprawdę grania. W sytuacji, gdzie, ja już o tym mówiłem wielokrotnie, natomiast
jeśli w ogóle wracamy do tamtego sezonu i do sytuacji z Mariusza i Duszana, to są zupełnie inni rozgrywający. Tak? Mariusz atakuje z dużo szybszej piłki, Duszan tą piłkę troszeczkę ma bardziej stawianą. Oni również inaczej prowadzą rękę. Tak? I jakby jeden potrafi atakować jeszcze na wznoszącym bloku, bazują na tym spóźnieniu środkowego, który przy tak szybkiej piłce nie jest w stanie gdzieś tam dojść, rzuca ręce i Mariusz na przykład bardzo często atakował, gdzieś tam właśnie przecinał tą piłkę, atakując jeszcze po przekątnej, dziurę, wszelkiego rodzaju, tak powiem, bazując na tempie, natomiast Duszan na przykład był zawodnikiem, który jest zawodnikiem, który często bazuje na pułapie, na graniu z blokiem, na wręcz czasami, on czasami wręcz czeka na to, aż ten blok pokaże mu ręce, żeby dopiero sobie gdzieś tam zaatakować, obić ten blok, czy nabić na ten blok, czy wykorzystać jakąś niedoskonałość. On bardzo dużo rzeczy widzi, jeśli chodzi o ręce, więc mówimy tutaj o zupełnie dwóch innych atakujących i również to się ma wszystko podobnie do bloku na przykład, bo Mariusz jest zawodnikiem, który bardzo dużo pomaga w bloku, potrafi pomagać gdzieś tam do przesuniętej krótkiej, do pipa. Duszan z kolei jest zawodnikiem, który raczej koncentruje się na tym, żeby być dobrze, szczelnie, wysoko w swojej strefie, więc no, tak jak mówię, ja troszeczkę dobierałem ich zawsze pod przeciwnika, pod to, z kim gramy w najbliższym czasie i czego będziemy bardziej potrzebować, bo miałem taką możliwość. Gdybyśmy mieli innych zawodników, gdyby był Mariusz być może i inny atakujący, to być może Mariusz grałby wszystkie mecze albo większość meczów. Więc wszystko jest kwestią tego, kto jest w drużynie, jaki jest potencjał danej drużyny, jaki jest potencjał danych zawodników. Ja zawsze przytaczam sytuację, którą mieliśmy w Espadonie Szczecin w 2017 roku, gdzie mieliśmy Bartka Kluta i Mateusza Malinowskiego, dwóch świetnych atakujących, którzy grali praktycznie albo jeden, albo drugi zawsze grał dobrze, a kiedy jeden miał słabszy dzień, to wchodził drugi i grał bardzo dobrze i to się sprawdziło. Na koniec sezonu, można to sprawdzić, są statystyki, są archiwa, na koniec sezonu jakby połączyć punkty zdobyte przez Mateusza Malinowskiego i Bartka Kluta, to była para atakujących, która zdobyła najwięcej punktów w lidze. Jakbyście sprawdzali wszystkie drużyny, czy to była Skrabą Chatów, Zaksa, Jaszczębie, to para atakujących Malinowski Klut w tamtym sezonie zdobyła najwięcej punktów. Niezłe zadanie nam dałeś na poniedziałkowy wieczór. Otwieraj archiwa. Ja mam snukera jeszcze dzisiaj do zrobienia, dzięki. A no właśnie. Dobrze. Michał Mieszko-Gogol, bardzo Ci dziękujemy, że byłeś dzisiaj z nami. Życzymy Ci spokojnego wieczoru. Zdrowia. I zdrowia przede wszystkim. No jest okej. Super, bardzo dziękujemy. Dobrze, zostawiłyśmy sobie na koniec... MVP. MVP. Poprosimy. Tabela MVP. No i mamy wspominanego już wcześniej też Łukasza Kaczmarka, który został MVP meczu Zaksy ze Ślepskiem Suwałki. Tak, on tak już co chwilę tym MVP tak, zostaje. Tak, ja muszę zliczyć, bo pierwsza strona naszego, zobacz, programu. Tak. Pierwszy tutaj jest chyba trzeci Łukasz. Tytuł albo czwarty. No, tego akurat sobie nie przygotowałam, ale gratulujemy. Dobra, gratulujemy Łukasz, za niedługo zaprosimy do programu na pewno. Cerec na czarni radą Dawid Dryja, środkowy synak do MVP. Rafał Faryna, 26 punktów, 84% skuteczności w ataku. Tak, i pierwsza wygrana MKS-u będzie w tym sezonie. I brawo. 3-1, gratulacje, zważywszy na to, że MKS będzie pożegnał się z Szeto. W dość trudnych i kontrowersyjnych okolicznościach, jak pokazują późniejsze wypowiedzi byłego zawodnika, który nie zdążył zadebiutować, to gratulujemy tym bardziej tego zwycięstwa 3-1. No i Jastrzębski Węgiel, Jurij Gładyr. To jest zawodnik, który ma 34 lata, jest środkowym, czyli jednym z najczęściej skaczących, a nadal jest absolutnie czołówką, creme de la creme środka w naszym kraju, więc brawo. To, co mnie cieszy, to, że creme de la creme także za granicą. Maciej Muzaj, Bartek Kurek. Przeczytałam dzisiaj, sprawdzając, jak te wyniki wyglądają za granicą, że Bartek w 5 meczach zdobył łącznie 129 punktów. W ostatnim wygranym 24. Maciek Muzaj także znakomicie punktów 31 w ostatnim spotkaniu, 71% skuteczności. O Wilfredo nie wspomnimy, bo nie gra. Wilfredo niestety. Następnym razem. Nie śmieję się, no niestety. Zdrowia dużo życzymy i przesyłamy do Perugii. Tak. I wiem, o czym dzisiaj zapomniałam. Wiesz? Nie.
O dzwoneczkach, tak. O subskrypcjach, o lajkach. Bardzo prosimy łapki w górę, subskrypcje i naciskanie tego dzwoneczka, który przed chwilą się wyświetlił, aby przypominało wam się to, że serwis siatkarski w poniedziałki o 19:30. A jeżeli tak wrzucę sneak peek, jeżeli wszystko się uda, to jeden z najbardziej omawianych dzisiaj przez Mieszko Gogola. To nazwisko, które właśnie w każdym programie się pojawia. Tak, w każdym programie. Możliwe, że Mariusz Wlazły nas odwiedzi w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że tak będzie. Mariusz, zachęcamy. A państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Spokojnego poniedziałkowego wieczoru życzymy i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.